Witajcie, z tej strony Dyryl Śliwka. To jest już 34 odcinek z gry Super Mario Odyssey. No i dzisiaj przejdziemy sobie do następnego królestwa. Jest to chyba, słuchajcie, królestwo w chmurach, więc może nawet skończymy je w jednym odcinku, bo jest to, słuchajcie, bardzo malutkie królestwo i no i tak naprawdę to nie jestem za dużo do zrobienia. Więc tak, Cloud Kingdom. Na pewno będzie tam księżyczka Peach, bo mówiła o wyprawie w chmury. Więc to na pewno jest to, czego się możemy spodziewać. Ale pewnie też będzie Moonrock. No, pewnie, że tak. No to słuchajcie, może sobie zmienię strój. Bo tutaj w tym królestwie nawet sklepu nie ma, takie małe. Więc coś bym sobie tutaj zmienił. No tak, na pewno sobie wezmę moją czapkę ulubioną. I strój. No nie, no nie, słuchajcie. A kurde, to wygląda całkiem ciekawie. Może być i taki i takie kostium. Właśnie, ciekawe ile kasy zarobiłem z Balloon World. Dobra. Świetny start. Ojeju. Dobra. No to 10 monet poszło. Wow. Okej. Okay. No dobra. To może najpierw księżniczka. Świetnie jest być tak wysoko. Czuję się, jakbym widziała wszystko. To miejsce wygląda jak poduszka. Świetne miejsce na drzemkę. O, księżyc mocy przyleciał wcześniej. Zbierasz je, prawda? No prawda. Yes! Dokładnie. Okej. Okay. Była jeszcze taka jedna nieodkryta wyspa, o której nikt nie wiedział, prawda? Ktoś powinien ją wreszcie zbadać. No właśnie. No i my raczej to zrobimy. No właśnie, będzie potem Lost Kingdom, no to też małe królestwo. Okej, okay, ale mamy Moonrock, więc obejrzyjmy sobie cutscenkę. Możemy powiększyć, pomniejszyć, sterować kamerą, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy można robić. No i słuchajcie, sorki, że wczoraj nie było odcinka, ale po prostu już się nie wyrobiłem. Ale spokojnie, odcinki będą. I zobaczcie, mamy tylko 6 księżyców. No właściwie to 7, no bo wiecie, tutaj mamy jeszcze w kominku, więc tam są 2. I normalnie zobaczcie, są to tylko 2 księżyce. W sumie jest 9. No dobra. No to ja bym tutaj sobie doskoczył stylowo, żeby tak było trochę ciekawie. Okej, nie było to trudne. Okej. Więc to jest jeden z księżyców. O, zobaczcie, jakie te platformy są małe. Okej. I chyba szybko znikają. No! Wow, 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 wow. Dobra. Okej, ale bez problemu tam doskoczyliśmy. A, tylko że tu jest taki dziwny murek. Okej. Przechodzenie przez morze chmur. Dobra. W ogóle dajcie znać, jak wam się podoba ten kostium. Wow. Kurde. Nie jestem przyzwyczajony do pro kontrolera. W sensie, mógłbym się z tego wyratować, jakbym po prostu sobie, wiecie, zatrząsł. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Ja się, słuchajcie, nie poddaję.
tak łatwo. W sensie, no, wiecie, wiele razy się już poddawałem, ale... No kurde! Nie da się zatrząść. Jestem w powietrzu, ale muszę chyba tak bardzo mocno. Nie tak jak Joy-Conem. Ale boję się, że walnę sobie w biurko. Bo jakby kontroler mam pod biurkiem. O, wreszcie się udało. No ale gdzie? Ale w którą stronę ty skaczesz, Mario? Bo oczywiście w dół też nie można rzucić. Pamiętacie o tym, że grając na pro kontrolerze nie można. Dobra, wreszcie się udało. Jeju. Okej, okay, jest tu jakaś tajemnicza rura. A w tej rurze znajdziemy... coś takiego. Dopasowanie zdjęcia, dopasowywanie zdjęcia. Ułóż najlepszą twarz, jaką możesz. A jeśli będziesz mistrzem dopasowywania zdjęcia, dostaniesz księżyc mocy. Chcesz spróbować? No jasne. Chcę spróbować. Pozwól mi wytłumaczyć, jak dopasowywanie zdjęcia działa. Widzisz tę twarz? No. No nie, nie widzę. Przypatrz się dobrze, ponieważ będziesz musiał ją znowu złożyć. Złap część ciała ze swoim czapką i obracaj i przesuwaj je i umieszczaj je po prostu. Za każdym razem, kiedy umieścisz jakąś część ciała, ona zniknie. I zdobędziesz punkty w zależności od tego, jak dobrze odwzorowujesz twarz. Okej, okay. Przejście to 60 punktów. Ale spróbuj lepiej niż to. Okej. Okay. Let's picture match. Okej, okay, więc na początek musimy dopasować gumbę. Więc chyba brew była tutaj. Potem druga brew. Dobrze, żeby się brwi nie pomyliły chociaż. No ale mam nadzieję, że nie. Potem jeszcze oczy. Oczy to... Nie, chyba tak. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, czy nie. Możliwe. Nie, chyba nie. No i jeszcze... Pasz. W sensie paszcza. Dobra. Chyba to wszystko, bo reszta części jest od Mario. Skończone? Skończone. Okej, okay, sprawdźmy, jak ci poszło. Pamiętaj, potrzebujesz 60 punktów albo więcej, żeby wygrać. I zdobywasz 64. No to akurat. Świetnie przechodzisz. Tu jest twój księżyc mocy. Po prostu gumba. Okej, okay, tym razem będzie trochę trudniej. Zdobądź rekord i wygrasz księżyc mocy. Chcesz spróbować? Okej. Okay. Zapamiętaj tę twarz. Dobra. 80 punktów. O kurde. Ale wiecie co, chyba oczy wtedy źle dopasowałem. O kurczę. Spójrzcie na to. Nawet to znika już. O kurde. No to to będzie ciężkie trochę. Ale może wyjść śmiesznie na koniec. Ale zobaczymy. Ciekawe. Wow! Gdzie ty lecisz, Mario? Trochę za daleko. Ciekawe, co by się stało, jakbym tutaj zginął. Okej.
No i jeszcze brwi. To brwi jakoś tak wystawały chyba tutaj, co nie? Jakoś tak może, nie wiem. Dobra, powiedzmy, że tak. No dobra. Dobra, skończone, skończone. Pokaż mi wynik. O! 60 tylko? Czekajcie, to co ja robię źle? Ja coś chyba robię źle, no bo to nie wygląda wcale tak niepasująco. Kurde, nie rozumiem. No bardzo mnie to dziwi. Dobra, to zacznijmy tym razem od ust. Czyli one chyba muszą być trochę wyżej. Chyba jakoś tak. Kurde, ale serio? Aż takie to jest? Dobra, zróbmy tak. No dobra, chyba muszę już to zrobić. Nie, to jest na pewno prawe oko. Może mi się oczy znowu pomieszały. A, pewnie dlatego. Dobra, to jest lewe. W takim razie. No i jeszcze brew. Dobra. No i chyba wszystko. Czekajcie, bo mi się wydaje, że coś tu pomieszałem. Dobra. No już zobaczmy. A, pewnie słabo. O! Okej, 92 tym razem. Nie rozumiem. Dobra, przechodzisz, fajnie. Ale nie rozumiem, czemu kurde wtedy miałem 60 tylko. Pewnie oczy pomyliłem. To jest bardzo prawdopodobne, słuchajcie. Więc mamy 4 na 9, jeszcze 5. Więc zobaczmy. Tam jest jakaś platforma. Na odludziu trochę. Chociaż całe królestwo jest odludziem. O! Wow, wow, wow! O! Ale świetnie, po prostu już gorzej się nie dało. Dosłownie. Nie no. Jak może to było tak źle? Jak może to było tak źle rozegrać, kurde? Dobra. Teraz może się nie wygłupiajmy. O nie! Ja nie mogę. Albo mogę jeszcze na górę. No tak. Dawaj w dół. Jeszcze raz. Dobra. Okej, nie było to takie trudne. Myślałem, że trzeba będzie za pierwszym razem. Zbieranie nutek w górę i w dół. Dobra, no jest komin. Tam na górze widać jeszcze dużo chmur. Więc tam trzeba będzie zajrzeć. Z pewnością. O, jakaś... Tutaj widzę... Kostka. O, tylko szkoda, że jak mamy mieszane kostiumy. No to widzicie. Nie mamy w swojej wersji w 2D. Oj, ostrożnie. Wow. Kurde, już dawno w poziomie 2D nie grałem. Nie graliśmy w ogóle na odcinku dawno. Kurczę, no jak to mnie... Jak to mnie w ogóle dotknęło? O. Dobra.
tutaj nam wyczyści drogę ta muszelka. Z tych wszystkich spajni. Też sobie tutaj monetki pozbieramy. O kurde, lawa. No i zobaczcie. Dobra. Jakoś tam się trzeba do tej rury dostać. Pewno tutaj... No jest, jest coś. Faktycznie są jakieś bloki. Rany. Jak ja tam stanąłem. Pixel perfect dosłownie. O! Zobaczcie. Okej, na szczęście można kucnąć pod nimi. Fajna muzyczka, taka trochę jak oryginalna, z oryginalnego Super Mario Bros., ale taka trochę jakby, wiecie, ulepszona już. Nie jest takie to na, tylko posłuchajcie. Jest taki specjalny beat jeszcze. Dodany. Dobra, hammer, bro. I od dołu, proszę bardzo. No może sobie jeszcze te bloki porozwalam. Pozdobywam te monetki różne, czemu nie? Dobra. O! Okej. Fajne. Ale nie mogę tego rozwalić, bo... No chyba, że... A właśnie, no chyba, że tutaj są jakieś solidne bloki. Wtedy tak, wtedy rozumiem. No i ostatni na środku. Udało się, wow! Moje życie zostało spełnione w tym momencie. Kurde. No. No. Okej. Dało się. No i dobra, mamy księżyc. Raz tylko tam trzeba doskoczyć znowu do tej rury. No i jest. Król kostki. A, tylko że tu... No tak, tu nie jest wyjście. Do tego komina trzeba znowu się udać. Wow. Ojojoj. Ile razy już dzisiaj zginąłem? W sensie... No... Ile razy już dzisiaj zginąłem, słuchajcie. Jak ktoś mi napisze w komentarzu, to po prostu... Będę wdzięczny. Okej, no i teraz... Jest to raczej nade mną wszystko. No dobra, tylko jak się tam dostać? Znowu tędy? Może o to chodzi? No tak. No! Tylko weź mi tutaj, Mario. Po tych chmurkach elegancko tutaj. Nie miałeś rzucić tak. Ale jak już rzucasz, to dawaj. Szczerze wolę przyciskiem. Dobra, teraz tutaj. Dobra, tu już możemy zaskoczyć po prostu. Żeby było szybciej. Wysoko, wysoko nad chmurami. Dokładnie. O, ale cień tej rury zniknął, widzieliście? O, się pojawił. O, nie ma. A jest! Nie ma. Jest! Okej, no to musimy jeszcze zerknąć tutaj. A, wibracja. Tu jest? Tutaj? Chyba musi być perfekcyjnie. No jest, dobra. Kopanie w chmurze? Tak. Ale już. Ukończone na 100% królestwo.
Nie było trudne. Było raczej bardzo łatwe. Ile nam to czasu zajęło? A 20 minut, okej. No to i tak krócej niż zazwyczaj, ale trochę dłużej niż się spodziewałem. No ale dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Następny odcinek na kanale pewnie będzie z Mario Sunshine, no bo nie było. A potem sobie może zmienimy grę. Na przykład Mario 64 albo Galaxy. Oczywiście jak skończę Mario Odyssey, no to tych pozostałych gier będzie więcej. A jak już skończymy na przykład Mario Galaxy albo na przykład 64, no to wtedy jeszcze w ogóle jakąś nową grę nagram. No i co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!